I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Cześć, w sobotę. Ja właśnie skończyłam pracę. Jest gdzieś godzina 12. Dzisiaj zaczęłam o 7.30, także znów się ciężko wstawało, ale nieważne. Przebrałam się już w cieplejszy taki sweterek, bo zaraz jadę z mamą, coś tam potrzebuję sobie kupić w Obie Action, więc jadę jej doradzić, ale zanim właśnie zabiorę Was z nami do sklepu, to otworzę kalendarz. Jak widzicie, w ogóle moja dzisiejsza fryzura, no ale włosy już wczoraj były do mycia, nie chciało mi się bardzo, więc zrobiłam sobie taką cebulę i jest okej. Także otwieramy kolejne okienko, już czwarte. Naprawdę czas strasznie szybko leci. Znów będzie cień. Chyba najpierw w ogóle tutaj w kolejności będą cienie i uzupełnienie palety, a później będą inne kosmetyki. Ale spoko, cieszę się ogólnie, bo cienie z Glam Shopu są rewelacyjne. Może ja się tak cieniami znów nie maluję, ale za to maluję moje klientki. A tu są naprawdę bardzo dobrej jakości produkty. O, jest, ale ładny. Już Wam mówię, co to za kolorek. Klasyczny klasik. Taki idealny na całą powiekę. Myślę, że ta paleta będzie mega uniwersalna. Stworzy się nią pewnie każdy makijaż. Ja już to widzę. Coś tu z jasnością nie tak. Teraz chyba powinno być lepiej. W ogóle mówiłam Wam w którymś z vlogmasów, albo to jeszcze było na vlogach wcześniejszych, że mam problem z powieką, bo ciągle robi się sucha, spuchnięta. Jak mi już przeszło, bo zaczęłam smarować hydrokortyzonem, czyli sterydem, no to niestety wczoraj znów na nowo wszystko się odnowiło. I tak się zastanawiam, czy to przypadkiem nie jakieś duże stężenie smogu, bo poszłam na spacer i zaraz po spacerze po prostu miałam taką banię. No może nie zaraz, ale już czym bliżej wieczora, tym się zrobiła taka ogromna bania, pędząca, czerwona. Tragicznie to wygląda, ja musiałam to zakryć po prostu podkładem i korektorem, no bo od 7.30, tak jak mówiłam, pracowałam i nie chciałabym, żeby ktoś oglądał mnie w takim stanie, bo no mówię, całe czerwone, spuchnięte, no opuchlizna troszkę zeszła, bo sobie zaczęłam przykładać tam zimnych takich przedmiotów, ale zaczerwienienie i ten świąd jest najgorszy, no oczywiście się nie drapie, ale niestety przez noc na drugim oku też się coś zaczęło pojawiać. Także no będę działać i próbować temu zaradzić, chociaż ten stary już po czasie nie chce aż tak pomagać, no bo no to tak działa niestety. No i jeszcze tutaj Kuba w międzyczasie otworzył swój kalendarz, oj nie chce się wyostrzyć, i miał otwieracz. Także no fajny gadżet. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. My house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake
singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Jak widzieliście, ja już wróciłam, zjadłam obiad i teraz właśnie chciałabym Wam pokazać to, o czym mówiłam we vlogmasie drugim. Mianowicie, że kupiłam sobie jakąś tam rzecz, ale że się nad nią zastanawiam, że muszę przymierzyć, pokazać się mamie, Kubie, wysłać zdjęcia przyjaciółkom, co o tym myślą, żeby mi doradziły, czy zostawić, czy nie, no bo jest to, jak już widzicie, cekin i dodatkowo to taka cała jest sukienka. Ja nigdy takich rzeczy nie miałam i jeszcze 2 lata temu, gdyby ktoś mi powiedział, że ja będę miała sukienkę cekinową, to bym popukała po głowie, bo absolutnie do sroczki mi daleko. W tamtym roku bardzo mi się spodobała, no nie miałam wtedy do tego głowy, żeby chodzić za sukienką. I w tym roku stwierdziłam, że to jest ten czas, kiedy powinnam sobie coś takiego sprawić. No i jak kupiłam, to zaczęłam się zastanawiać, czy aby na pewno, bo z racji, że taką sukienkę ubiorę, nie wiem, 2 razy do roku na Wigilię, bo taki był plan, że właśnie ona będzie na Wigilię, ale można, nie wiem, na jakiś Sylwestra, Karnawał, jeżeli się gdzieś idzie. Także no mówię, 2-3 razy w roku. Chociaż z drugiej strony teraz jak ją mam, to uważam, że fajnie takiego ciucha mieć jednak w szafie, bo jest to coś uniwersalnego. No na jakieś wesele też by można było w tym iść. Przepięknie się świeci. Oczywiście no ja dzisiaj fryzury za bardzo do tej sukienki to nie mam, ale no podoba mi się, że Wam pokazuję w całości. Jak ściągałam golf, to mi się trochę moja cebula rozpaliła. No ale trudno. Popatrzcie. Ale jak ona się przepięknie mieni. Ja jestem zakochana w tym efekcie. Po prostu cudo. No tutaj jest trochę na mnie za duża. Musiałam wziąć, było od Eski, ja wzięłam rozmiar M, ponieważ ja nie lubię za bardzo krótkich sukienek, także chciałam, żeby była taka ciut dłuższa. To jest tak naprawdę jakaś tam niewielka różnica, ale zawsze coś. No i jestem zakochana. Zostawiam. Nie ma, że nie, bo bym żałowała. Jest cudna. Po prostu wiecie, to jest taki rodzaj ubrania, który dodaje pewności siebie. Faktycznie czuję się w tym bardzo dobrze, pewniejsza zdecydowanie, bo ja zawsze ubieram jakieś worki na siebie, byleby tylko nikt na mnie nie patrzył. Najlepiej, żeby się też nie rzucać w oczy i tym podobne, a tutaj faktycznie no nie da się nie rzucać w oczy i już się widzę na Wigilii właśnie w tej sukience. Dajcie znać, czy Wam się podoba, bo mi bardzo. Ja się już przebrałam w sweterek, w którym byłam wcześniej, dresiorki, pantofelki, no i lecimy do mamy, bo dzisiaj się umówiłam właśnie z nią i bratową. Będziemy lepić uszka, a Kuba będzie standardowo gotował. Taka już tradycja, co roku w ten sposób właśnie działamy, także zabieram Was ze sobą. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Dostaliśmy po Mikołaju i tutaj może będzie ich miejsce. Niech sobie czekają na lepsze czasy. No a tutaj czeka na mnie sterta prania. Na sam widok jest mi po prostu gorzej.
No, he wouldn't miss this in Christmas times. Santa's gonna come and join us in this song. Hey, yeah. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter if it's Christmas. No, przepiękny ten rynek. W tym roku jest w Nowym Sączu, także w końcu, bo nigdy jakoś takich większych ozdób nie było. A tutaj i bombka, i gwiazdka, no mega wygląda. Jestem w świątecznej piżamce, z tymi pantofelkami to tworzy już idealną całość. No i lecimy robić kolację, a jeszcze Wam pokażę, jak tu pięknie jest. Światełka, ten dyfuzor. Tutaj i choineczka. A zaraz tu wjeżdża dom z papieru, bo wczoraj pojawił się ostatni już sezon. Nie mieliśmy kiedy oglądnąć, więc dzisiaj nadrabiamy. Mieliśmy w planach robić pizzę na pełnoziarnistym spodzie, ale jednak to by nam za długo zeszło, a już jest 19:40, więc nie. Także jak pojechaliśmy się przejechać, to dodatkowo kupiliśmy pełnoziarnisty chlebek i zrobimy sobie tosty. Widzę, że Kuba już tutaj wszystko przygotował. Cebulka, pomidorek, szyneczka i mozzarella. Tak, żeby biorę się od razu za robotę, żeby jak najszybciej zasiąść do telewizora, bo już się nie mogę doczekać tych nowych odcinków. Dajcie znać, kto z Was ogląda Dom z Papieru. Lubicie czy nie lubicie, bo jak dla mnie to jest jeden z lepszych seriali, jakie oglądałam. No i jeszcze Lupin też bardzo, bardzo polecam. Santa's gonna come and join us in this song.